Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na dzisiejszym briefingu. Otóż chcielibyśmy się dzisiaj podzielić z Państwem zebraną wiedzą na temat tego, jak Opolszczyzna zadbała o uchodźców na terenie województwa opolskiego i to zarówno w tym wymiarze opieki, zapewnienia miejsc noclegowych i pobytu na terenie województwa opolskiego, jak również pomocy humanitarnej dla tych wszystkich, którzy prowadzą tą wielką akcję humanitarną na terenie całego województwa opolskiego. Proszę Państwa, dzisiejsza konferencja prasowa, dzisiejszy briefing będzie opierał się o takie zagadnienia, jak pierwsze, przyjmowanie uchodźców, czyli omówienie tych kwestii dotyczących praktycznego przyjmowania, jak to u nas wygląda. W punkcie drugim pomoc humanitarna, czyli te punkty pomocy krajowej, punkt pomocy zagranicznej w Krapkowicach oraz przygotowywany konwój humanitarny. To wszystko omówi pan wicewojewoda. Następnie w kolejnym punkcie opieka zdrowotna dla uchodźców. I tutaj Państwo będziecie mieli informacje przekazane przez pana dyrektora Mieczysława Wojtaszka. Następna kwestia, praca Wydziału Spraw Obywatelskich i Uchodźców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. I tutaj będziemy mieli informacje od pani dyrektor Anny Bartoszek-Dec. Następnie pomoc uczniom przybywających uchodźców, pan kurator Michał Siek. Następnie kilka słów na temat zapisów specustawy, co ona niesie ze sobą bardziej informacyjnie dla uchodźców z Ukrainy, tak żeby oni tą wiedzę za pośrednictwem państwa uzyskali, nie martwili się o nic, tylko spokojnie, bezstresowo, jak to jest tylko możliwe w tej sytuacji, czekali na zapisy specustawy. I myślę, że w podsumowaniu zbierzemy wszystkie ewentualne zagadnienia i oddamy Państwu głos na ewentualne pytania. Proszę Państwa, przechodząc do punktu pierwszego briefingu, wiecie Państwo o tym, że Opolski Urząd Wojewódzki zorganizował punkt informacyjny dla uchodźców przebywających z Ukrainy. Ten punkt informacyjny działa z wielkim sukcesem na Opolskim Dworcu PKP. Dzięki współpracy z PKP Nieruchomości mamy udostępnione pomieszczenie, wygodne pomieszczenie, gdzie przybywający uchodźcy po pierwsze mogą wypełnić z pomocą wolontariuszy wszystkie stosowne dokumenty pobytowe, informacyjne, oczekiwać na relokację. Mamy tutaj dzięki doskonałej współpracy z PGNiG i z zakładami azotowymi zapewnione 6 busów, które są gotowe w każdej chwili te osoby, które przyjeżdżają na punkt informacyjny na dworcu, relokować, przewozić albo do punktu w akademiku, punktu recepcyjnego, albo do miejsc docelowych zlokalizowanych albo w mieście Opolu, albo na terenie całego województwa opolskiego. Druga kwestia dotycząca punktu recepcyjnego w Akademiku Sokrates przy ulicy Małopolskiej. Otóż, proszę Państwa, ten punkt recepcyjny jest przeznaczony do tego, ażeby przyjmować uchodźców przybywających z punktu informacyjnego, ale również uchodźców indywidualnych. Bardzo często bywa tak, że uchodźcy już wiedzą, że taki punkt funkcjonuje i bardzo dziękujemy Państwu między innymi za przekazywanie tych informacji o tym punkcie recepcyjnym i trafiają tam również osoby indywidualne po informacje, po niezbędne ewentualnie dokumenty albo tak jakby w oczekiwaniu na zapewnienie miejsc relokacyjnych na terenie województwa opolskiego. W tej chwili w punkcie recepcyjnym mamy około 30 miejsc wolnych, nie licząc tej sali takiej odpoczynkowej, wypoczynkowej, wytchnieniowej, tak to określmy, na dole Akademika Sokrates, ale docelowo i idea tego punktu recepcyjnego jest taka, żeby on zapewniał czasowy, okresowy pobyt uchodźców właśnie w tym punkcie recepcyjnym. Krótko mówiąc, jeżeli grupa uchodźców przybywa do Akademika Sokrates, ma zapewniane miejsca na
jedną, dwie, trzy noce, tyle ile wymaga tego opieka nad uchodźcami. Bardzo często bywa tak, że do tego punktu recepcyjnego zgłaszają się po tych przebywających tam albo rodziny z terenu województwa opolskiego i nie tylko, albo ci uchodźcy po przygotowaniu miejsc w poszczególnych gminach albo powiatach trafiają również do tych powiatów przy użyciu tych busów, o których mówiłem, które mamy zabezpieczone z PGNiG-u i z grupy Azoty. A więc ten punkt, ja jeszcze raz to powtórzę, on służy takiej rotacji. On służy temu, ażeby uchodźcy przebywali tam do pewnego czasu, tak żeby tworzyć możliwość uzupełniania tego punktu recepcyjnego o kolejnych uchodźców, którzy takich miejsc będą oczekiwać na terenie województwa opolskiego, ale też żeby zabezpieczyć w sposób taki, bardzo często bywa tak, że my o autobusach, o transporcie kolejowym dowiadujemy się właściwie kilka godzin przed przybyciem tego pociągu albo tych autobusów na teren województwa opolskiego. Dzisiaj było tak, że gościliśmy grupę trzech autokarów, o których dowiedzieliśmy się ad hoc, tak de facto. I dzięki temu punktowi recepcyjnemu byliśmy w stanie ich zaopiekować i rozśrodkować do poszczególnych punktów noclegowych na terenie województwa opolskiego. A więc w ten sposób działa ten i będzie działał ten punkt recepcyjny. Nie mogę nie wspomnieć i podziękować przy okazji samorządom terytorialnym naszego województwa za tworzenie naprawdę pokaźnej ilości zasobów miejsc dla uchodźców we wszystkich samorządach i powiatowych i gminnych. Nisko się kłaniam, dziękuję wszystkim Państwu. Tych miejsc jest naprawdę pokaźna ilość. To są również miejsca tworzone przez rodziny prywatne, miejsca, do których kierowani są uchodźcy. W tej chwili do punktu recepcyjnego z jednej strony wpływa zapotrzebowanie na miejsca, a z drugiej strony do punktu recepcyjnego też napływa oferta miejsc u osób prywatnych albo u samorządów. Więc to po prostu punkt recepcyjny zdaje egzamin, bo do tego właśnie był przeznaczony. Tym wszystkim osobom prywatnym, którzy przyjęli uchodźców, również bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkim organizacjom pozarządowym. Proszę Państwa, odzew organizacji pozarządowych z województwa opolskiego jest naprawdę ogromny. Odzew pozytywny w przyjmowaniu, czy opiece nad uchodźcami, dostarczaniu im żywności tak na co dzień. Także bardzo serdecznie dziękuję tym organizacjom pozarządowym. Dzisiaj mamy kolejne spotkanie. W zeszłym tygodniu było pierwsze. Dzisiaj mamy o godzinie 12 kolejne spotkanie, gdzie będziemy mówili na temat dalszej współpracy i tych wszystkich kwestii, które nas nurtują. Nie mogę też nie wspomnieć, proszę Państwa, o wielkiej pomocy Caritasu Diecezji Opolskiej. Dziękuję księdzu dyrektorowi Drexlerowi za to, że wpisał się w tą pomoc, bardzo mocno się wpisał w tą pomoc. Nie mogę też nie podziękować księdzu biskupowi Czaj. Księże biskupie, bardzo wielkie podziękowania za wysiłek, który ksiądz biskup włożył w to, ażeby w oparciu o parafię Diecezji Opolskiej, domy parafialne, przygotować, proszę Państwa, uwaga, 1200 miejsc dla uchodźców. My będziemy sukcesywnie te osoby, które trafiają właśnie do akademika Sokrates, między innymi rozdzielać między parafie, które zadeklarowały, powtórzę, 1200 miejsc. Nie można nie wspomnieć też o tym, co się już wydarzyło, a więc zabezpieczenie 218 miejsc w Nysie dla tych Ukraińców w takim szerokim wachlarzu wiekowym osób, które uzyskały pomoc w tych ośrodkach zlokalizowanych na terenie powiatu nyskiego. Proszę Państwa, jeżeli będą co do tego jakieś pytania, umówmy się w tej części ostatniej, ja postaram się na nie odpowiedzieć, a w tej chwili już pomoc humanitarna i pan wicewojewodo. Proszę bardzo.
Dzień dobry, szanowni państwo. Zgodnie z całym systemem, który został przygotowany w związku z trwającą na Ukrainie wojną, przygotowaliśmy duży magazyn pomocy humanitarnej w miejscu Krapkowicach. Tam jest gromadzona pomoc, która przybywa do nas zarówno z zagranicy, w mniejszych transportach, takich, które no jakby nieekonomicznie byłoby wysyłać od razu na granicę. Tam jest również zbierana pomoc z punktów powiatowych, które zbierają te rzeczy, które w danej chwili są, mamy informacje, potrzebne właśnie tam w Ukrainie dla mieszkańców, którzy walczą, którzy się kryją przed bombami, a więc przede wszystkim koce, śpiwory, materace, takie rzeczy, które pozwolą w tych trudnych warunkach, w piwnicach, gdzieś tam w miarę ciepło przenocować i ukryć się. Tak więc przede wszystkim skupiamy się na koordynacji tej pomocy. Apteczki pierwszej pomocy, gazy, różnego rodzaju sprzęt, znaczy nie sprzęt, artykuły medyczne pierwszej potrzeby, nie leki, ale właśnie takie, które pozwolą czy to opatrzeć ranę, czy też w jakiś sposób przeżyć. Środki dezynfekcyjne, latarki, baterie, świece, różnego rodzaju powerbanki, które potrafią przetrzymać i użyć, żeby można było użyć telefonu komórkowego. Także takie rzeczy gromadzimy, chemia i środki ochrony osobistej. I to po tym, jak mamy informację z RARS-u, że któraś partia jest bardziej potrzebna, jest wysyłane do magazynów RARS-u, które kompletują takie zestawy i wysyłają je za granicę. Drugą możliwością, która w ten weekend pojawiła się, przesyłania pomocy humanitarnej do Ukrainy, jest, szanowni państwo, pomoc bezpośrednia. Czyli jeżeli jakaś organizacja, samorząd ma partnera po drugiej stronie, może poprzez stronę Pomoc Ukrainie wydrukować stosowny formularz. Taki samochód musi być to samochód ciężarowy, opatrzony tym formularzem, będzie przepuszczany przez granicę i po drugiej stronie granicy w porozumieniu z partnerem ukraińskim ta pomoc będzie odbierana. Przypomnę, że to są dwa przejścia graniczne, przez które ta pomoc może przechodzić, to jest Korczowa i Dorohusk, i tamtędy w kontaktach, czy to między samorządami, między NGO-sami, tudzież między osobami fizycznymi, ale musimy mieć na względzie to, że jest to samochód ciężarowy, tylko takie będą przepuszczane przez granicę. Prosty formularz wypełniony, samochód z tym formularzem trafia na granicę i jest przepuszczany. No i pomoc koordynowana tutaj na terenie województwa opolskiego, która jest kierowana do osób, które już do nas dotarły, którym pomagamy tutaj na miejscu. I tu umówiliśmy się w ten sposób z powiatami, że są tworzone po pierwsze punkty powiatowe takiej pomocy, z których pomoc powiaty relokują, przekazują te produkty zebrane do miejsc, w których w większych ilościach przebywają uchodźcy, którzy już trafili na Opolszczyznę. Takie punkty pomocy są również zorganizowane w większych miastach i gminne punkty, które również koordynują tą pomoc zgromadzoną tutaj na miejscu dla ludzi, którzy już tutaj są. I tutaj już więcej potrzebujemy żywności, makaronów, cukru, jakichś takich rzeczy, które pozwolą przygotować posiłki dla większej grupy osób z długim terminem oczywiście ważności, ale to są rzeczy, które będzie łatwiej przekazać tutaj na miejscu, tutaj je zużyć, aby obniżyć też koszty tej pomocy dla osób, które przyjęły tych ludzi do momentu, kiedy no nie zostaną wdrożone również procedury, o których powiemy pod koniec tej konferencji, czyli w ramach specustawy, która dzisiaj trafiła pod obrady Sejmu. Jeżeli chodzi o organizację pomocy tej właśnie humanitarnej, to są takie podstawowe filary. Oczywiście, tak jak powiedział pan wojewoda, o pytania prosimy na koniec, a jeszcze będąc przy głosie, ponieważ dzisiaj 8 marca, wszystkim paniom wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet, a szczególne podziękowania dla tych wszystkich pań, które tak mocno zaangażowały się i nam pomagają poprzez różnego rodzaju organizacje, poprzez różnego rodzaju akcje, prywatnie deklarują się do tego i mam nadzieję, że te wspólne siły pozwolą nam jak najlepiej zaopiekować się naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, bardzo serdecznie dziękuję panu wojewodzie. Ja uzupełnię tą wypowiedź o podziękowania.
podziękowania dla wszystkich osób prywatnych, ale też dla firm. Ja w tej chwili nie będę wymieniał tych firm ze względu na to, że ich ilość systematycznie rośnie. Jesteśmy bardzo wdzięczni za włączenie się właściwie większości firm z województwa opolskiego w różnoraką pomoc. I to tą zarówno do dystrybucji krajowej przez gminy i powiaty, jak i do wysyłki na Ukrainę. Bardzo, bardzo serdecznie za to dziękuję. Dziękuję również opolskim transportowcom. Firmie Górażdże, krótko mówiąc, która zgodziła się na to, ażeby zabezpieczyć przewóz tych wszystkich rzeczy zgromadzonych w magazynie w Krapkowicach do punktu RARS w Lublinie. W związku z tym bardzo, bardzo serdeczne podziękowania. Mieliśmy również oferty z firm transportowych z naszego województwa od prywatnych transportowców. Również mamy na uwadze, że kolejne tego typu transporty w miarę gromadzenia tych zasobów w agencji, w punkcie zbiorczym w Krapkowicach będą wykorzystane, ale bardzo serdecznie z góry dziękuję za tą propozycję pomocy w przewiezieniu tych wszystkich rzeczy. W tej chwili, proszę Państwa, kwestia dotycząca opieki zdrowotnej dla uchodźców i pan dyrektor Wojtaszek. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, specustawa, która została przyjęta, w tej chwili jest procedowana, mówi o tym, że każdy cudzoziemiec, każdy Ukrainiec, który trafił do Polski po 24 lutego, korzysta z normalnej opieki medycznej, tak jak nasi mieszkańcy. Zgłasza się do lekarza, lekarz udziela pomocy, wypisuje receptę. Oprócz tego również ci cudzoziemcy Ukraińcy, którzy przyjeżdżają do nas, mogą korzystać z bezpłatnych szczepień na COVID. Oprócz szczepień i tych bezpośredniej pomocy w POZ-ach tak zwanych, mamy również przygotowane miejsca, 700 miejsc w szpitalach dla Ukraińców, jeżeli będą wymagali takiej opieki, czy osoby ranne, które tutaj do nas trafią. To normalne są jeszcze łóżka w szpitalach, a wiemy, że w tej chwili okres pandemii covidowej coraz jest mniejszy i tych miejsc jest coraz więcej, także dysponujemy w tej chwili ponad tysiącami wolnymi łóżek w naszych szpitalach. Tak pokrótce, oczywiście pomoc, również ta specustawa mówi również o pomocy finansowej i co chwilę się to zmienia. Zmieni się zupełnie sytuacja, jeżeli Ukraińcy przyjeżdżający do nas otrzymają PESEL, a więc będą mogli korzystać z takich praw jak nasi obywatele, nasi mieszkańcy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi. Proszę Państwa, w związku z tym, że pojawiły się pewne wątpliwości co do działania oddziału paszportowego w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim, poprosiłbym teraz o krótkie wystąpienie, przedstawienie kwestii z tym związanych pani dyrektor Anny Bartoszek-Dec. Chciałbym tylko przed jej przekazaniem tych informacji zaznaczyć Państwu jedno. To jest Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. W tej chwili ten wydział jest bardzo mocno zaangażowany w to, ażeby świadczyć bezpośrednią pomoc w logistyce i takiej opiece bezpośredniej i w punkcie informacyjnym, i w punkcie recepcyjnym. To w żadnej mierze nie wpływa na oddział paszportowy. Tam nie tylko nie zmieniła się ilość miejsc do obsługi paszportowej, ale wręcz odwrotnie. Myśmy zwiększyli ilość etatów w oddziale paszportowym, ba, zwiększyliśmy również moim zarządzeniem pracę tego oddziału paszportowego również w soboty. Od jakiegoś czasu już funkcjonuje ten oddział paszportowy również w soboty. No niestety, proszę Państwa, jest tak jak zwykle. W miesiącach zimowych myśmy nie mieli zainteresowania wielkiego kwestiami dotyczącymi wyrobienia paszportu, natomiast zbliża się ten okres taki, powiedziałbym, wiosenny, gdzie znowu mamy pewną kumulację. Nie jest to spiętrzenie jakieś tam szczególne, my to staramy się realizować na bieżąco, jednak mimo wszystko przy tym spiętrzeniu ilości wniosków paszportowych, no, ta chwila oczekiwania
jednak na paszport będzie. Będziemy się starali to nadrabiać, będziemy starali się to jak najbardziej przyspieszać, żeby ten okres oczekiwania był minimalny. Przypomnę tylko, że województwo opolskie było dotychczas w tych ostatnich, w ostatnim roku jednym z tych województw, w którym okres oczekiwania na paszport był jednym z najkrótszych, jeżeli chodzi o wszystkie urzędy wojewódzkie. Bardzo proszę, pani dyrektor. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Chciałam uspokoić wszystkich obywateli polskich, jak i cudzoziemców, że Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców pracuje na bieżąco, przyjmujemy na bieżąco klientów, zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców. Na bieżąco prowadzimy postępowania cudzoziemskie. Ja może państwu przytoczę takie liczby, które myślę, że dadzą dowód temu, że bardzo ciężko pracownicy Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego jednak wykonują zadania związane z legalizacją pobytu cudzoziemców, z wydawaniem zezwoleń na pracę, jak również z wydawaniem paszportów dla polskich obywateli. W zeszłym roku Oddział do Spraw Cudzoziemców przyjął 24 tysiące wniosków i wydał 21 tysięcy decyzji. Jeżeli chodzi o wydanie paszportu, to również przyjęliśmy 21 tysięcy wniosków o wydanie paszportu, a wydaliśmy 19 600 gotowych paszportów. Obsługa w zeszłym roku rzeczywiście i w czasie pandemii odbywała się w mniejszym stopniu, też było mniejsze zainteresowanie wydaniem paszportu. Myślę, że w obecnej sytuacji w całej Polsce to pozyskanie paszportu przez obywateli polskich jest związane z tym, że tak jak powiedział pan wojewoda, i zbliża się sezon urlopowy, ale również słyszymy od obywateli polskich, że ta sytuacja, która jest taka niepewna dzisiaj za naszą wschodnią granicą, również determinuje obywateli polskich do tego, żeby ten paszport na wszelki wypadek w szufladzie mieć. W związku z powyższym rzeczywiście pan wojewoda z dyrektorem generalnym podjęli decyzję o tym, żeby i zwiększyć pomoc w oddziale do spraw cudzoziemców pracownikami innymi Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i zmienić organizację pracy na tyle, żeby oddział do spraw paszportów był otwarty w każdą sobotę marca, jeżeli będzie taka potrzeba, to i również w każdą sobotę kwietnia. Chciałam, żeby państwo zrozumieli dobrze, że my na soboty wzywamy osoby telefonicznie z maili, które spłynęły do oddziału paszportów, a jest ich około 3000. I muszę państwu powiedzieć, że każdy mail to nie jest jedna osoba, tylko nieraz to są rodziny dwu, trzy, czteroosobowe. Więc my musimy ułożyć te osoby w terminy te sobotnie. Więc bardzo proszę, żeby pod oddział paszportów nie przyjeżdżali klienci, którzy wcześniej nie wysłali maila. Proszę oczekiwać na telefon z oddziału do paszportów. Na pewno według kolejności tam pracownicy się kontaktują. W tą sobotę przyjęliśmy, proszę państwa, 410 osób. Codziennie przyjmowanych jest około 350 klientów w sprawach i wydania, i przyjęcia dokumentu paszportowego. Jeszcze chciałam zaznaczyć, że jeżeli chodzi o wydanie paszportu, nie ma długiego czasu oczekiwania. W pierwszej kolejności te paszporty, które są gotowe do wydania, to te osoby zaraz są wyznaczane im terminy, żeby ten paszport po prostu ta osoba odebrała, już miała go w domu. Dłuższy czas oczekiwania jest jednak na przyjęcie tego wniosku paszportowego. Jednak myślimy, że sobie tutaj poradzimy tymi sobotami, które zostały wdrożone, i myślę, że tutaj sytuację opanujemy i każdy z państwa obywatel polski mający potrzebę uzyskania paszportu na pewno ten paszport otrzyma, złoży wniosek i otrzyma dokument paszportowy. Chciałam jeszcze powiedzieć jedną rzecz do cudzoziemców, w których toczą się postępowania w oddziale do spraw cudzoziemców, ponieważ mamy również pewne informacje, że ci cudzoziemcy obawiają się tego, że długość toczonych postępowań, które są w toku, wydłuży się z powodu tego, że mamy tak ogromną liczbę napływu obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Chciałam państwa uspokoić. Te postępowania, które obecnie są w toku, toczą się na bieżąco. Nie grozi tym postępowaniom to, że będzie ten czas się wydłużał z tego powodu, że przyjęta wczoraj specustawa przez rząd gwarantuje obywatelom Ukrainy, którzy wjechali w związku z konfliktem zbrojnym po 24 lutego, legalny pobyt w Polsce przez 18 miesięcy. Pierwsze wnioski, które ci cudzoziemcy będą mogli składać do wojewodów, są dopiero po okresie 9 miesięcy od przekroczenia granicy
i do 18 miesięcy. Ten czas później będzie mógł być wydłużony do 3 lat pobytu, czyli o kolejne 18 miesięcy. Więc zapewniam Państwa, cudzoziemców, nie obawiajcie się tego, że te postępowania się wydłużą, które obecnie prowadzimy. Czas ich trwania rzeczywiście nie jest krótki, ponieważ naprawdę bardzo dużo od wielu lat cudzoziemców składa wnioski do wojewodów o legalizację pobytu i też obecnie mamy w toku 9 tysięcy postępowań, które no, muszą się zakończyć. Także dziękuję bardzo Państwu. Bardzo dziękuję pani dyrektor. Myślę, że bardzo jasno i wymownie pani dyrektor tę kwestię przedstawiła. Ja powtórzę jeszcze, legalizacja jest w tej chwili zgodnie z ustawą, specustawą, legalizacją pobytu na 18 miesięcy z możliwością przedłużenia tego okresu. I druga kwestia, o której pani dyrektor wspomniała, ja ją podkreślę. Zgoda na uzyskanie pracy to jest kwestia w tej chwili prosta, bo w terminie do 7 dni od zatrudnienia cudzoziemca, uchodźcy, który przybył po 24 lutego, wystarczy zgłosić ten fakt zatrudnienia takiej osoby w Urzędzie Pracy. Jeżeli to zgłoszenie w ciągu 7 dni przez pracodawcę nastąpi tego zatrudnienia, wówczas tych wszystkich zgód, o które tutaj występują dotychczasowo, nie trzeba będzie tych kwestii procedować. W tej chwili, proszę Państwa, sprawy dotyczące pomocy uczniom. Pan kurator Michał Siek. Bardzo proszę, panie kuratorze. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, nasz system oświaty był przygotowany na taką sytuację, kiedy czy to obywatele polscy, którzy przebywali za granicą i ich dzieci pobierały naukę w innych systemach oświaty i powracały do kraju, czy cudzoziemcy, którzy właśnie pobierali naukę w innych systemach oświaty i przybywali do Polski. Regulowało to rozporządzenie z 2017 roku. I takie sytuacje miały miejsce, więc nasz system jest przygotowany do tego. Natomiast skala oczywiście jest dużo większa w tej chwili. Stąd też przygotowywane są zmiany przepisów. W tym rozporządzeniu wspomnianym przeze mnie dużo miejsca poświęcane jest oddziałom przygotowawczym. I te oddziały przygotowawcze w normalnej sytuacji mogły mieć liczebność do 15 uczniów. W tej chwili ta liczebność będzie zwiększona do 25 uczniów. I te oddziały mogą być organizowane jako oddziały międzyszkolne również, co jest bardzo ważne, zwłaszcza w tych obszarach, gdzie tych uczniów może być mniej, więc wtedy samorządy mogą porozumiewać się i na poziomie międzygminnym tworzyć taki oddział międzyszkolny i przewozić, dowozić tam uczniów w wybrane miejsce. I też na to będą przeznaczone środki finansowe. W tych oddziałach przygotowawczych można też łączyć zajęcia w klasach, więc jest duża elastyczność w organizowaniu tych oddziałów. To są oddziały dla takich uczniów, którzy nie rozumieją po polsku. I tutaj to jest dobre rozwiązanie. Natomiast jeżeli uczeń rozumie po polsku, może być przyjęty do klasy ogólnodostępnej i wtedy integrować się z nią. Jeżeli mimo tego, że rozumie język polski, może nie w takim super jakimś znaczeniu i ma jakieś kłopoty z nauką, wtedy dyrektor szkoły może zorganizować zajęcia wyrównawcze z języka polskiego w wymiarze nie mniejszym niż 2 godziny oraz innych przedmiotów w wymiarze 1 godziny. Jednakże łączna liczba tych godzin tygodniowo nie może przekraczać 5. To mówimy o tych zajęciach wyrównawczych, natomiast w oddziałach przygotowawczych w zależności od poziomu to tych zajęć jest od 20 do co najmniej 26 godzin w liceach ogólnokształcących i w technikach. I w tych oddziałach zajęcia prowadzą nauczyciele i mogą korzystać z pomocy osoby, która zna język ten, w jakim porozumiewają się uczniowie. I też zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy znają język, którzy chcieliby pomóc, są może w stanie nieczynnym już nauczycieli emerytów. Zbieramy informacje o takich osobach, które mogłyby właśnie taką pomoc świadczyć.
W specustawie znajdują się też zapisy dotyczące oświaty. To są zapisy dotyczące zwiększenia środków finansowych subwencji w części oświatowej, subwencji ogólnej. Także to są zupełnie nowe pieniądze, które będą przekazywane samorządom w ramach potrzeb, które zgłoszą na tworzenie tych oddziałów dodatkowych. Jest tam również mowa o tym, że mogą być tworzone dodatkowe miejsca prowadzenia zajęć z wyłączeniem takiego dotychczasowego trybu, który mamy określony w ustawie, że musi to być z wyprzedzeniem półrocznym. Tutaj tych obostrzeń wszystkich nie ma. Będzie potrzebna opinia kuratora, ale 7 dni jest tylko na rozpatrzenie tego wniosku. Więc jeżeli w jakiejś szkole okaże się, że trzeba utworzyć nowy oddział, nie mamy miejsca w naszej macierzystej placówce, wtedy możemy utworzyć dodatkowe miejsce w jakimś innym budynku, na przykład w jakiejś zlikwidowanej szkole być może, czy w jakiejś świetlicy. Jest to wtedy jak najbardziej możliwe. Jest też mowa w specustawie o tym, że tam, gdzie takie oddziały dodatkowe będą tworzone, nauczycieli nie obowiązuje limit 1,5 etatu w zatrudnieniu, mogą pracować więcej w tygodniu, jak również nauczyciele, którzy przebywają na świadczeniu kompensacyjnym, mogą podejmować pracę. To są te rozwiązania na poziomie ustaw, które muszą być zmienione, natomiast rozporządzenia będą też zmieniane, które określają liczbę uczniów w oddziale przedszkolnym, w oddziałach klas 1-3. One będą też zwiększane o 2 osoby. W tych dodatkowych lokalizacjach można oczywiście też organizować oddziały przedszkolne, bo w szkole może również funkcjonować oddział przedszkolny, co też jest istotne. No, duże pieniądze też przekazane już zostały akurat w ostatnim czasie samorządom, jeżeli chodzi o pomoc psychologiczno-pedagogiczną. I chociaż głównym celem to była pomoc psychologiczno-pedagogiczna związana z sytuacją pandemii, to te środki mogą być wykorzystywane również na pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów przybywających z Ukrainy i dla naszych uczniów. Są wydane rekomendacje, jak rozmawiać o tej trudnej sytuacji z uczniami polskimi, z uczniami ukraińskimi, z rodzicami, jak tą sytuację przedstawiać. My w systemie mieliśmy już przed tą sytuacją prawie 1800 uczniów pochodzenia ukraińskiego. Oni w tej chwili też odgrywają bardzo dużą rolę w naszym systemie, ponieważ jeżeli są w szkole, no to pomagają w integracji tych nowo przybyłych, pomagają im się zasymilować z nowym środowiskiem. To jest bardzo istotne w tej chwili właśnie z punktu widzenia ich komfortu psychicznego, powrotu do takiej normalności. To może na ten moment tyle. Jeżeli będą pytania, to jestem do Państwa dyspozycji. Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję panu kuratorowi. Ja chciałem tutaj w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować samorządom, które już podjęły decyzję w tym względzie i już organizują nauczanie dla dzieci uchodźców. Wiem o tym choćby tutaj, jeżeli chodzi o miasto Opole, ale też wiele samorządów z całego województwa organizuje właśnie już taką edukację, przygotowuje się to do utworzenia tych oddziałów przygotowawczych. Mamy tutaj, proszę Państwa, dobre wiadomości ze względu na dużą ilość, ze względu na opolskie uczelnie oczywiście, którym bardzo serdecznie dziękuję, tych osób z dobrą znajomością języka ukraińskiego i polskiego, które mogą służyć jako pomoc tak zwana pedagogiczna do zajęcia się uczniami przebywającymi choćby w tych oddziałach przygotowawczych. No i oczywiście, tak jak mówił pan kurator, to dyrektor szkoły w tej chwili decyduje po rozmowie z uczniem, na jaki poziom edukacji ogólnodostępnej dopuścić takiego ucznia, który już posiada pewien zasób wiedzy i umiejętności, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie językowe. Proszę Państwa, teraz kilka słów na temat specustawy, tak jak Państwu mówiłem. No w tej chwili ta specustawa jest jednym z najbardziej oczekiwanych chyba aktów prawnych w naszym kraju. Procedowanie nad nią było bardzo, bardzo szybkie, bardzo sprawne. Mam nadzieję, że zostanie przyjęta przez parlament, mówię o Sejmie i Senacie, i szybko podpisana przez pana prezydenta.
w związku z tym szybko wejdzie w życie. Przypomnę tylko, że ta ustawa jest z terminem tak jakby wejścia w życie wstecznym od 24 lutego 2022 roku. Zawiera bardzo istotne informacje dotyczące finansowania pobytu uchodźców na terenie kraju. Ta stawka 40 zł dla uchodźcy przebywającego po 24 lutego to jest jeden z istotniejszych takich materialnych wymiarów tej ustawy. Również ujęty jest tam kwotowo zasiłek, jednorazowy zasiłek w wysokości 300 zł, który również pozwoli tak jednorazowo uzyskać środki finansowe na funkcjonowanie. O legalizacji pobytu na terenie kraju już mówiłem ja i pani dyrektor Bartoszek Dec, o zgłoszeniu zatrudnienia w urzędach pracy również, a więc maksymalne uproszczenie tych wszystkich procedur ubiegania się o pracę, przydział PESEL, a z tym związane różnego rodzaju udogodnienia łącznie z możliwością zakładania działalności gospodarczej. To wiele takich kwestii, które odciążą z jednej strony urzędy i zapobiegną temu, ażeby uchodźcy musieli ubiegać się o jakieś tam dodatkowe kwestie związane z pobytem tutaj na terenie Polski. Mam nadzieję, że kompleksowo, jak to tylko było możliwe na dzień dzisiejszy, przedstawiliśmy Państwu całą problematykę dotyczącą uchodźców i opieki nad uchodźcami w wielu wymiarach w województwie opolskim. Ten briefing jest odpowiedzią na zainteresowanie Państwa dziennikarzy różnymi kwestiami. Uznałem, że taki konglomerat wielu informacji będzie chyba najbardziej również oszczędny czasowo dla Państwa dziennikarzy, żebyście w jednym miejscu mogli zebrać i uzyskać te wszystkie informacje. Proszę Państwa, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Proszę o ewentualne pytania. Też informuję, że jesteśmy do Państwa dyspozycji również po zakończeniu briefingu. Proszę o pytanie. Pytanie do Pana Dyrektora. Pan wspomniał o 700 miejscach. Czy to jest 700 miejsc dla Ukraińców, czy Pan mówi o 700 miejscach dla covidowych, których będzie można korzystania? To jest możliwość korzystania, gdzie są specjalnie przygotowane łóżka dla rannych cudzoziemców, którzy przyjadą Ukraińców, jak i również te łóżka, które w tej chwili nam się uwalniają covidowe, mogą służyć dla tych potrzebujących. Chcę jeszcze dodać, że mamy również około 30 personelu ukraińskiego, który na terenie naszego województwa i oni się włączają się w normalną pomoc. Mieliśmy przypadek, gdzie samotna Ukrainka urodziła dziecko i musieliśmy ją, udało nam się umieścić w domu samotnej matki z malutkim dzieciątkiem. Także ta pomoc medyczna jest na bieżąco udzielana. No, są osoby, które tu również pracują, personel medyczny, średni czy personel inny, służą pomocą w tłumaczeniu tych spraw. Proszę Państwa, uchodźcy są bardzo troskliwie zaopiekowani na terenie gmin, powiatów, u osób prywatnych i w miejscach organizowanych przez Opolski Urząd Wojewódzki. Pozostańmy przy tym, ażeby nie patować opinii publicznej takimi kwestiami jak podawanie ilości konkretnych liczb. Zgodnie z dyspozycją pana ministra spraw wewnętrznych i administracji, ażebyśmy nad tym zagadnieniem zachowali spokój i natomiast mogę oświadczyć jednoznacznie, proszę mi wierzyć, każda osoba, która planuje swój przyjazd na teren województwa opolskiego, będzie jak najtroskliwiej zaopiekowana, ponieważ na ten moment mamy bardzo sporą rezerwę w ilości miejsc przeznaczonych dla uchodźców. Panie dyrektorze, jeszcze pytanie. Kiedy się zaczął ten boom na wnioski paszportowe? Po 24 czy przed? Generalnie zaczęło to się rzeczywiście już początkiem lutego. Kiedy ta sytuacja w Ukrainie już, że tak powiem, była dość niepokojąca. Ale wiążemy to oczywiście też z tym, że sezon urlopowy się zbliża. Myślę, że obywatele polscy, nauczeni troszkę doświadczeniem z zeszłego roku, że po takim troszkę zluzowaniu, pomimo tego, że epidemia nadal trwała, w zeszłym roku w miesiącach tych wakacyjnych, czyli czerwiec, w sumie od maja nawet już to żeśmy zauważali, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, było po prostu ogrom złożonych wniosków. Również już pracowaliśmy w soboty, w czerwcu, w soboty lipca i w soboty sierpnia. Więc myślę, że dzisiaj obywatele polscy,
polscy, bojąc się takiej sytuacji, która ponowi się znowuż w tych miesiącach stricte letnich, no myślę, że rozpoczęli już składanie tych wniosków w marcu. Dziękuję bardzo. No, dziennie tych zgłoszonych maili mamy około 400-500 wpływających maili. Oprócz tego są telefony. Ja wiem, że na te telefony trudno bardzo jest się dodzwonić, ponieważ no, one są cały czas zajęte, więc no, panie odbierając telefon no, rozmawiają z tą jedną osobą. Ale osoby, muszę państwu też powiedzieć, że osoby, które przychodzą z ulicy, które na przykład nie wiedziały o tym, że należy się umówić, one również tak jakby są przyjmowane albo zapisywane są przez panie na miejscu, tam na korytarzu, w oddziale paszportów. I jeszcze raz podkreślam, osoby, które chcą odebrać paszport, nie jest to limitowane żadną kolejką. Jeżeli nawet osoba przyjdzie z tak zwanej ulicy, to wtedy czeka chwilkę i jak tylko się zwalnia jakieś stanowisko lub między przyjęciem jednego wniosku a drugim, ten odbiór paszportu się odbywa. Ale dla porównania, ile było wcześniej? Bo pani mówi 400 teraz dzisiaj dziennie, ile tak stanowisko? Tak. Znaczy, trudno tak jakby to oszacować w związku z epidemią, która była, bo w tych ostatnich latach to na przykład dziennie przyjmowaliśmy załóżmy około 200 osób, tak? No teraz, tak jak państwo widzicie, to jest 400 w sobotę, więc to jest prawie dwa razy tyle. Ale w zeszłym roku, w sierpniu było dużo tak, więcej, tak, nie? Tak, tak, tak. Dziękuję bardzo. Nie, proszę nie przychodzić z ulicy. Ja tylko mówię o tych wyjątkach, które gdzieś tam przyjechały i chcą odebrać paszport, nie złożyć wniosek, bo odbiór paszportu, który już jest gotowy, to jest tak jakby krótsza chwila, tak, niż przyjęcie całego wniosku. Więc tylko te odbiory ewentualne odbywają się od osób, które również przyjdą do oddziału paszportów, nie umawiając wcześniej wizyty. Generalnie umawiamy nadal wizytę na odbiór i złożenie wniosku telefonicznie lub mailowo. Ostatnie pytanie, szanowni państwo, dziękuję. Bardzo dziękujemy, jesteśmy do dyspozycji, tak jak zapowiadaliśmy.